zaczęliśmy z przytupem, kolorowo, śpiewnie i tak będzie przez cały festiwal, który już 22 czerwca się rozpocznie. Festiwal, który ma na celu zachowanie tego naturalnego śpiewu, naturalnego tańca, który jest naszym dziedzictwem narodowym i który powinien po prostu wydobyć się z cienia. Dlatego nie tylko propagujemy, ale także nagradzamy, bo festiwal ma również formę konkursową z pulą nagród 100 tysięcy złotych, ale także przede wszystkim propagujemy i zachowujemy to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, żeby nigdy nam to gdzieś nie uciekło. Takiej drugiej imprezy nie ma, nie tylko tutaj w Kazimierzu, ale także w Polsce. Jest to specyficzny festiwal, ponieważ gromadzi, integruje ludzi zajmujących się kulturą ludową. Nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o wykonawcach muzycznych, ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, że w festiwalu bierze udział bardzo wielu twórców ludowych. Tak więc w tym roku zapraszamy do klubu festiwalowego, żebyśmy mogli poznać troszeczkę bliżej Podkarpacie. Natomiast nie zabraknie także dobrej muzyki, niekoniecznie tej już rdzennej, tej takiej tradycyjnej, ale także tej lżejszej, a więc będzie można posłuchać zespołów i muzyki folkowej, czyli inspirowanych tradycją. Dodatkowo warsztaty, różnego typu pokazy, targi sztuki, można będzie zobaczyć, jak te rzeczy nie tylko wyglądają, ale także jak się je przygotowuje, ile trzeba włożyć serca i pracy, żeby je przygotować. No i przede wszystkim ta niezapomniana, chyba jedyna w sobie atmosfera. Festiwal to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne, które trwa, przygotowujemy się do tego już od wielu miesięcy. Nie byłoby one możliwe, gdyby nie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego, który objął patronatem nasz festiwal, ale także profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który nie tylko objął patronatem, ale wspiera finansowo nasz festiwal. Bez tego prawdopodobnie nie udałoby nam się udźwignąć tego wielkiego, wielkiego przedsięwzięcia, ale wszystko jest już na finiszu i zapraszamy jeszcze raz Państwa. Bądźcie Państwo z nami w czwartek. Z przytupem zaczynamy.